Witajcie drodzy widzowie w przedostatniej analizie 9 sezonu LEGO Ninjago. Dzisiaj oczywiście bierzemy się za odcinek 93, czyli 9. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie, a także zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu. Na początku widzimy, jak Tytan rozwala miasto. Garmadon jest zdenerwowany. Nia i Dareth idą uratować mieszkańców, a Lloyd i Skylar idą do wozu bojowego. Ninja próbują się uwolnić. Wu pyta się Iron Barona, dlaczego skłamał. Iron Baron mówi, że powiedziałem im to, co chcieli usłyszeć, bo chciał zapewnić im bezpieczeństwo. Nadal szukają smoczej zbroi. Wu ratuje Iron Barona przed przepaścią. Jet Jack uwalnia naszych ninja. Wu i Iron Baron znajdują się na jakiejś górze, gdzie znajduje się lawa, jak gdyby naelektryzowane skały. Widzimy, że ultrawiolet do kogoś dzwoni i nagle zauważa Lloyda i resztę. Spoglądają ją na ultrawiolet, zaczyna ich gonić. Nia próbuje ją powstrzymać, używa spinjitsu. Ultrawiolet założa maskę nienawiści. Maska nienawiści została zniszczona, a ninja zostali otoczeni przez synów Garmadona. Wu i Iron Baron odnaleźli drogę. Iron Baron bierze kawałek zbroi i Fierceborn i inne smoki się przebudziły. Iron Baron zakłada całą zbroję i Wu natomiast mówi, że nic mu to nie da, bo Fierceborn była posłuszna ojcu, czyli pierwszemu mistrzowi spinjitsu, z powodu jego serca, które wyczuła dobroć w nim. Fierceborn używa lawy, Iron Baron jest teraz posągiem z metalu, najprawdopodobniej zginął. Matka wszystkich smoków wyczuła, że Wu to syn pierwszego mistrza spinjitsu. Syn pierwszego mistrza spinjitsu zakłada zbroję, a smoki spuszczają głowę. Fierceborn wraz z Wu przylecieli po ninja. Smoczy mistrz powiedział łowcom, że rządy Iron Barona się skończyły. Wu zaproponował, aby Faith poleciała z nim. Jednakże ta pozostaje. Mówi, że jeśli będą potrzebować pomocy, to niech się do niej zgłoszą. Tak samo powiedzieli ninja. Wu i ninja odlecieli na smokach do Ninjago i na tym odcinek się zakończył. Całkiem dobry odcinek, chociaż oczekiwałem czegoś lepszego. Cały odcinek skupiał się w większości na pierwszej krainie. Wu odnalazł zbroję, która była tak blisko nich cały czas, że ja nie miałem pojęcia, dlaczego dopiero teraz po smoczą zbroję się udali, ale okej. Wiele wątków pozostawiono niewyjaśnionych, pomimo że twórcy chyba nic nie chcą nam wyjaśnić. Kolejna maska została zniszczona, a co z maską zemsty? Gdzie ona jest? Wymyśliłem taką śmieszną teorię, że Garmadon trzyma tą maskę i założy ją w finale, wówczas zginie, bo on przecież nie może używać tych masek, bo go wskrzesiły i XD. Jestem ciekaw ogólnie, jak twórcy zakończą historię w finale, który odbędzie się już jutro o godzinie 15. Na razie opuszczamy pierwszą krainę i przechodzimy do Ninjago, gdzie finał będzie się rozgrywał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i do jutrzejszej, ostatniej analizy 9 sezonu. Na razie.